Cześć, witam z Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji jednego chyba z najciekawszych telefonów w cenie do 1000 zł, jakie ostatnio pojawiły się na rynku. Jest to Xiaomi Redmi Note 11, który swoją premierę miał nie tak dawno, ponieważ jakieś niecałe dwa miesiące temu. Dlaczego najlepszy? Ponieważ w cenie poniżej 1000 zł otrzymujemy smartfon wyposażony w świetny ekran, ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Do tego mamy głośniki stereo, co w tym przedziale cenowym no, praktycznie się nie zdarza. Wydajny procesor Snapdragon 680. Do tego oczywiście NFC. Mamy też bardzo dużą baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Do tego złącze jack słuchawkowe. Mamy też możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD aż do 1TB. Tak więc no, wydaje mi się, że na chwilę obecną ten telefon w tej półce cenowej nie ma konkurencji. Ale może po kolei na początek zapoznajmy się z zawartością zestawu oraz samym wykonaniem telefonu. Jak przystało na Xiaomi, zawartość zestawu kompletna, czyli oprócz telefonu znajdziemy w zestawie szybką ładowarkę 33 watową. Mamy oczywiście przewód USB, jest to USB typu C. W zestawie znalazło się też silikonowe etui, idealnie dopasowane do telefonu, trochę papierologii. No i mamy też naklejoną już na ekranie fabryczną folię ochronną na wyświetlacz. Czyli kupując ten telefon, mamy już wszystko, jak widzicie, w zestawie. Teraz, jeżeli chodzi o samą budowę, wykonanie telefonu, to zauważcie, przede wszystkim mamy tutaj te spłaszczane ramki do koła telefonu, czyli ten nowy trend, który stał się obecnie bardzo popularny we wszystkich telefonach. Obudowa oczywiście wykonana w całości z tworzywa sztucznego. Tutaj się nie ma co oszukiwać, natomiast trzeba przyznać, że bardzo sztywna, bardzo dobrze wykonana, świetnie spasowane poszczególne elementy. Więc naprawdę pod względem wykonania nie mam tutaj żadnych uwag. Zauważcie, że tylne plecy są matowe, czyli praktycznie nie pojawiają się na nich żadne odciski palców, więc jest bardzo łatwy w utrzymaniu. W przeciwieństwie do wszystkich telefonów, które mają te szklane plecy, na których te odciski bardzo łatwo się nam łapią, tutaj tego problemu, jak widzicie, nie mamy, no i też całkiem nieźle się prezentuje. Dodatkowo, oczywiście, możemy telefon umieścić w tym etui. Wyspa aparatów, zauważcie, dość duża, natomiast nie wystaje tutaj zbyt mocno ponad obrys telefonu, i to jest, myślę, też kolejny plus, jeżeli chodzi o ten model. Teraz, jeżeli chodzi o przyciski. Prawa krawędź, klasycznie belka regulacji dźwięku oraz przycisk Power, w którym umieszczono czytnik linii papilarnych, czytnik. Naprawdę świetny jeżeli chodzi o działanie. Może sobie tutaj zobaczcie. Błyskawiczna reakcja, błyskawiczne odblokowanie telefonu. No i przede wszystkim stuprocentowa skuteczność. Ja, jak wiecie, preferuję czytniki właśnie przycisku. Tutaj mamy ekran AMOLED, więc można było zastosować czytnik w ekranie. Natomiast korzystam na co dzień z telefonu z czytnikiem w ekranie. No, i jednak rozwiązanie z przyciskiem z boku, przycisku Power, mi osobiście bardziej odpowiada. No i przede wszystkim działa w 100% niezawodnie. Teraz na lewej krawędzi mamy gniazdo kart, i może od razu Wam pokażę, jak ta kasetka wygląda, ponieważ nie jest to gniazdo hybrydowe, tylko jest to pełne gniazdo, dzięki czemu możemy zamontować dwie karty SIM oraz kartę microSD. Pamiętajcie, że możemy rozszerzyć pamięć tego telefonu aż do 1TB. To gniazdo ma tutaj uszczelkę, ponieważ telefon ma klasę wodoszczędności IP53. Czyli oczywiście nie możemy go zanurzyć w wodzie, ale jest odporny na zaklapania, deszcz i tego typu rzeczy, więc to jest myślę ważna informacja. Teraz dolna krawędź telefonu i tutaj, oczywiście gniazdo ładowania jest to USB-C mikrofon. Oraz głośnik. Pamiętajcie, że w tym telefonie mamy głośniki stereo, ponieważ tutaj jest jeden głośnik, natomiast na górnej krawędzi znajduje się drugi głośnik, czyli dwa pełnowymiarowe głośniki stereo. I to jest duży atut. Jak pewno już zauważyliście, na górnej krawędzi mamy też złącze jack do podłączenia słuchawek, i to jest też myślę bardzo istotna informacja dla wielu osób. I jeszcze tutaj od góry, jak też pewno widzieliście, już mamy diodę IR. Czyli możemy za pomocą tego telefonu sterować wszystkimi urządzeniami, takimi jak telewizory, klimatyzatory, i inne urządzenia obsługiwane przez pilota, właśnie IR. Tak więc to jest taki dodatkowy atut, jeżeli chodzi o ten smartfon. Teraz, jeżeli chodzi o front telefonu, to jak widzicie, telefon wyposażony w ekran do przekątnej 643 cala, jak wspominałem, ekran AMOLED. O częstotliwości odświeżania 60 lub 90 Hz, tutaj do wyboru, rozdzielczość Full HD, czyli 1080 na 2400 pikseli, proporcje obrazu 20 na 9, 409 ppi, i jeżeli chodzi o maksymalne poświetlenie ekranów, to jest to do 1000 nitów ta jasność szczytowa. Tak więc nawet w pełnym słońcu ten ekran będzie zawsze czytelny. Oczywiście jak przystało na ekran AMOLED świetne odzorowanie kolorów, świetne kąty widzenia, idealne czernie, więc chyba jeden z największych atutów jeżeli chodzi o ten telefon. Natomiast konstrukcyjnie jak widzicie te ramki po bokach są wąskie, górna ramka również, natomiast no, nie wiedzieć czemu nieco większa ta ramka od spodu i to jest taki może jedyny minus jeżeli chodzi o ten telefon. Natomiast Wydaje mi się, że to w zupełności nie będzie Wam przeszkadzało. Telefon jest bardzo zgrabny, bardzo poręczny. Jeżeli chodzi o porównanie, to gabarytami jest to dokładnie praktycznie to samo co Mi 9T. Tak więc no, wydaje mi się, że powinno się z niego bardzo dobrze korzystać. Teraz jeżeli chodzi o funkcję i działanie tego telefonu, to oczywiście mamy tutaj górną belkę od prawej strony czyli te wszystkie aplikacje, które mamy domyślnie w telefonie. Od lewej strony dostęp do powiadomień, tak więc tutaj dość klasycznie. Jeżeli chodzi o system tego telefonu, to jak widzicie na pokładzie mamy Androida. Niestety na razie tylko w wersji 11. Mam nadzieję, że będzie jakaś aktualizacja do 12 tego Androida. No i nakładka MIUI. 13, czyli ta najnowsza wersja 13.01 bardzo przyjemna w obsłudze, natomiast wiem, że nie wszyscy tutaj lubią nakładki od Xiaomi. Ja osobiście bardzo często korzystam z telefonów tego producenta, dlatego też jestem do niej przyzwyczajony. No i wydaje mi się, że jak dla mnie ona tutaj działa bardzo dobrze. Telefon, jeżeli chodzi o komunikację karty SIM, to obsługuje tutaj sieci LTE, nie ma tutaj obsługi sieci 5G, więc o tym musicie pamiętać. Wi-Fi dwuzakresowe, jest to Wi-Fi 5, nie jest to Wi-Fi 6, więc też nie jest to najnowszy Wi-Fi, natomiast obsługuje oczywiście zarówno pasmo 2,4 jak też 5 GHz, działa całkiem dobrze, wydajnie, więc też jakichś tych problemów z tym nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o ustawienia ekranu, to mamy do dyspozycji Always On Display, ponieważ jest to ekran AMOLED, więc będziemy mogli sobie z niego korzystać. Ponieważ telefon nie posiada tutaj żadnej diody powiadomień, to możemy sobie tutaj wybrać efekty powiadomień, czas takie na ekranie pulsujący niebieski, czerwony lub też światło gwiazd do wyboru. Następnie oczywiście możemy ustawić sobie funkcję wybudzania telefonu poprzez podniesienie go, Poprzez dwukrotne kliknięcie w ekran mamy oczywiście tutaj zarządzanie tapetami, style blokady, wyświetlanie animacji podczas tutaj odblokowywania telefonu, więc tutaj już standardowo tego Wam nie będę może pokazywał. Mamy oczywiście możliwość korzystania zarówno z tego trybu standardowego jak też trybu ciemnego. Tak więc myślę, że dużo osób będzie z tego trybu chciało korzystać. Ja na razie zostanę tutaj w tym trybie jasnym. Możemy też zmieniać schemat kolorów. Mogą one być bardziej nasycone, standardowe, żywe. Mamy też regulację temperatury kolorów, ciepłe, chłodne ustawienia własne. Więc pełne zarządzanie tymi funkcjami. Mamy też tryby VR, jeżeli byście potrzebowali. No Tutaj już pozostałe ustawienia, myślę, że standardowe. Cóż, zarządzanie tapetami, motywami. Zabezpieczenie hasłem i tutaj właśnie mamy to zabezpieczenie odciskiem palców, które Wam pokazywałem. Ale mamy też odblokowywanie twarzą i ta funkcja też bardzo dobrze w tym telefonie działa. Więc, jeżeli byście chcieli w ten sposób odblokowywać telefon, to jak najbardziej jest to możliwe. Bateria. Jeżeli chodzi o baterię w tym telefonie, to jest, myślę, też bardzo istotna informacja. Mamy tutaj baterię o pojemności 5000 mAh. Czyli bardzo dużą baterię, co przy zastosowaniu procesora Snapdragon 680, który jest w technologii 6 nanometrów i bardzo oszczędny procesor, powoduje, że ten czas pracy na takim telefonie to jest przynajmniej 1-2 dni, a nawet do 3 dni jesteśmy w stanie na jednym ładowaniu baterii pracować, jeżeli zbyt mocno tego telefonu nie wykorzystujecie. Do tego, jak już wspominałem, mamy 33-watowe ładowanie, czyli od 0 do 100% to jest nieco ponad godzina na ładowanie tego telefonu, a w ciągu pół godziny mamy już 50% baterii, więc no też myślę, że jest to bardzo wydajny telefon, jeżeli chodzi o właśnie baterie i to jest też na pewno jego bardzo duży atut. Jeżeli chodzi o komunikację, oczywiście Bluetooth, Wi-Fi, mamy tutaj GPS, też bardzo działający, no i oczywiście na pokładzie jest też NFC do płatności zbliżeniowych, tak więc też bez problemu będziecie mogli płacić ten telefonem w sklepach. Z dodatkowych ustawień mamy oczywiście skróty gestów, mamy nagrywanie ekranu, tryb jednoręczny, możemy skorzystać z opcji wyczyścić głośnik, tym modelu mamy 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli wydaje Wam się, że tego RAMu jest nieco mało, to możemy właśnie rozszerzyć pamięć RAM z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej, czyli możemy uzyskać dodatkowe 2GB pamięci RAM, wykorzystując pamięć użytkownika, czyli z tych naszych 128GB zostanie zabrane 2GB na pamięć RAM, czyli tak, abyśmy mieli telefon z 6GB pamięci RAM i powiedzmy 126GB pamięci wbudowanej. Tak więc tą funkcję zdecydowanie warto włączyć. Zresztą ona jest włączona domyślnie, ale chciałem Wam o tym tutaj wspomnieć. Mamy jeszcze funkcje specjalne, w których znajdziecie tryby Game Turbo poprawiające wydajność telefonu w grach. Mamy narzędzia wideo pływające, okno tryby Light. No i cóż, to są takie najważniejsze funkcje, jeżeli chodzi o system Xiaomi, tą nakładkę MIUI 13.01. Myślę, że też już on dobrze znacie z innych telefonów, więc to nie ma sensu tego wam dodatkowo pokazywać. Jeżeli chodzi o aplikacje, które dostajemy już na po uruchomieniu telefonu to zobaczcie, tutaj standardowe aplikacje. Dodatkowo producent nam tutaj już automatycznie instaluje aplikację Netflixa, aplikacje od Google, więc tutaj jest standardowo. Jak widzicie w narzędziach mamy kilka aplikacji takich jak kalkulator, zegar, radio FM, to jest tutaj klasycznie, jest też skaner, dyktafon. Natomiast dodatkową aplikacją jest ten Mi Pilot, czyli Obsługa właśnie urządzeń takich jak telewizory, miboxy, dekodery, smartboxy, wentylatory, odtwarzacze, projektory i tak Czyli wszystkie urządzenia, które są sterowane za pomocą właśnie typowych pilotów IR, będziecie mogli je obsługiwać za pomocą tego telefonu. Z pozostałych aplikacji, producent nam tutaj dorzuca nieco takich aplikacji reklamowych i to jest myślę minus, ponieważ. Ja osobiście nie preferuję, żeby już domyślnie nam producent cokolwiek instalował na naszym telefonie. Mamy tutaj Amazon, Facebooka, TikToki i Oczywiście możemy te wszystkie aplikacje bez problemu sobie usunąć, jeżeli ich nie potrzebujecie. Natomiast no jak widzicie niestety są zainstalowane, są też zainstalowane tutaj takie gry, wideo, które też moim zdaniem zajmują niepotrzebnie miejsce w tym telefonie. Więc to wszystko radzę Wam oczywiście odinstalować, jeżeli tego nie potrzebujecie. Ja sobie doinstalowałem tylko do testów tutaj AnTuTu, żeby pokazać Wam jak wygląda wydajność tego telefonu właśnie w AnTuTu. No i jak widzicie jest to 243 751 punktów. Nie jest to jakaś rewelacyjna wartość, natomiast no, pamiętajmy, że jest to telefon w cenie poniżej 1000 zł i nie jest to telefon gamingowy, telefon, który będzie się charakteryzował jakimiś bardzo wysokimi osiągami, natomiast jest to wydajność, która pozwala na bardzo komfortowe i płynne korzystanie z telefonu. Zobaczcie, jeżeli chodzi o szybkość działania, płynność, responsywność: no to nie można mieć tutaj praktycznie żadnych uwag do działania tego telefonu. Tak więc bardzo szybki, bardzo wydajny telefon, świetnie moim zdaniem działający, więc to jest na pewno duży atut jeżeli chodzi o to urządzenie. I jeszcze wracając do AnTuTu, to może tutaj sobie zobaczmy informację o naszym urządzeniu. No Jak widzicie Android 11 na pokładzie, Snapdragon 680, grafika Adreno 610, rozdzielczości, jak wspominałem HD+, 2400x1080 pikseli, no i aparaty. Aparaty, o których wam powiem za chwileczkę. Natomiast tutaj, jak pewno już zauważyliście, główny aparat 50 megapikseli, szeroki kąt 8 megapikseli, no i dwa dodatkowe obiektywy, czyli 2 megapiksele jeżeli chodzi o makro, i 2 jeżeli chodzi o głębie. Moim zdaniem, te już zbędne te obiektywy. No i teraz, jeżeli chodzi tutaj o pamięci RAM, to jak widzicie na pokładzie, mamy te 4 GB Pamięci RAM, 128 GB Pamięci wewnętrznej. I jest to pamięć typu UFS2. Ok, Procesor ośmiordzeniowy. Cztery rdzenie Qualcomma Cortex A73. 4 rdzenie Kryo 260 Silver. Technologia 6 nanometrów, czyli bardzo też oszczędny procesor, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie w energii. Grafika Adreno 610 Qualcomma i tutaj jest jak widzicie odświeżanie 90 Hz. O kamerach Wam już wspominałem. Frontowa kamera, bo tego jeszcze nie mówiłem, jest 13 megapikseli. Baterie sobie już omówiliśmy, więc chyba to są takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o wydajność tego telefonu. Teraz chciałem Wam pokazać, jak tutaj wygląda kwestia dźwięku. Więc może sobie otworzymy jakiś materiał na YouTube i przy okazji zobaczycie sobie jakość obrazu oraz jakość dźwięku na tym telefonie. Może sobie zwiększymy dźwięk. Jak słyszeliście, ta jakość dźwięku całkiem niezła. Mamy tutaj ten dźwięk stereo, więc to jest na pewno duży atut, jeżeli chodzi o ten telefon. Oczywiście ta głośność maksymalna mogła być nieco większa, no ale też może zbytnio tutaj nie narzekajmy. Maksymalnie możemy ustawić sobie 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Ok, tyle odnośnie obrazu i dźwięku w tym telefonie. Teraz może zobaczmy sobie jeszcze tą naszą aplikację do zdjęć. I tutaj myślę, że klasycznie, podobnie jak w przypadku większości telefonów od Xiaomi. No i teraz zobaczcie, możemy oczywiście tutaj korzystać z tego dwukrotnego zoomu optycznego. Możemy wybrać tutaj 0,6, czy ten szeroki kąt w ustawieniach. Tryb obrazu 1 do 1, 3 na 4, 9, 16 oraz pełny. Mamy tutaj wywolenie migawki 3, 5 lub 10 sekund. W ustawieniach możemy sobie, zobaczcie, ustawić znak wodny, inteligentne wskazówki. Możemy sobie wybrać tą funkcję poprawy zniekształcenia w szerokich ujęciach, ustawić sobie jakość zdjęcia, 3 pozycje do wyboru, funkcja przycisku głośności wywołuje domyślnie samowyzwalacz, natomiast może wywoływać migawkę, może wywoływać powiększenie lub też regulować głośność. Dotnij i przytrzymaj przycisk migawki, aby rozpoczęło się nagrywanie, więc takie funkcje możecie sobie tu oczywiście ustawiać dźwięki migawki i tak W aplikacji mamy też obiektyw Google, czyli możemy tutaj korzystać właśnie z tego trybu wyszukiwania informacji o poszczególnych przedmiotach. Z wykorzystaniem tej aplikacji, czyli jak widzicie, też działa bez problemu. Tryb upiększania, i tutaj jak widzicie, tryby kameralne, żywy, złote, jakiś smakosz, filmy, błękitny. No i jest tutaj tych trybów dość dużo, więc będziecie mogli sobie nimi zarządzać. Sztuczna inteligencja SI, możemy ją włączyć, wyłączyć. No i oczywiście tryb HDR, który jest domyślnie uruchomiony w tym telefonie. Zarządzanie też tutaj lampą. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą opcję do zdjęć. Mamy też tryb wideo, dzięki któremu możemy nagrywać sobie tutaj materiały wideo. Natomiast zauważcie, niestety tylko w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę. I to jest chyba największy, moim zdaniem, minus tego telefonu. Ponieważ nie mamy tej możliwości nagrywania filmu w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę, nie mówiąc już o nagrywaniu w 4K, więc wydaje mi się, że chyba to jest najsłabszy element, jeżeli chodzi o ten telefon. Jest też tryb Pro, gdzie możemy sobie oczywiście ręcznie ustawiać sobie poszczególne wartości. Jest tryb portretowy, no i tutaj w ustawieniach więcej możemy skorzystać z tej pełnej rozdzielczości 50 megapikseli. Jest tutaj też tryb nocny, który poprawia jakość zdjęcie w nocy. Mamy krótkie wideo, panoramę, dokumenty, no i tutaj tryb poklatkowy. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to myślę, że one tutaj nie są złe. Natomiast, oczywiście, nie dorównują znacznie droższym telefonom, więc, raczej jest to taka półka budżetowa. Ta matryca 50 MP jest bardzo ostatnio popularna właśnie w tańszych telefonach. No, i tutaj wydaje mi się, że Xiaomi wyciągnęło maksimum możliwości z tego aparatu. Teraz możecie sobie zobaczyć kilka takich przykładowych zdjęć zarejestrowanych za pomocą właśnie tej kamery. Ja oczywiście nie jestem fotografem, więc jeżeli chodzi o te walory fotograficzne, to nie będę się wypowiadał. Jest dużo materiałów w sieci oraz zdjęć z tego telefonu. Tak więc jeżeli interesują Was głównie walory fotograficzne tego telefonu, to na pewno znajdziecie w sieci dużo informacji na ten temat. Natomiast ja tak jak wspominałem, na ten temat się nie będę tutaj wypowiadał. Ok, tyle na dzisiaj odnośnie recenzji tego smartfona. Na koniec krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, bo to Was będzie oczywiście najbardziej interesowało. Jeżeli chodzi o minusy, no to oczywiście możemy do nich zaliczyć, że konstrukcja w całości jest z tworzywa sztucznego. Mamy tutaj popularny, ale dość przeciętny obiektyw 50 megapikseli. Brakuje mi nieco tutaj Androida w wersji 12, już w tym telefonie, aczkolwiek liczę, że pojawi się szybko aktualizacja. No i chyba najbardziej możecie tutaj odczuwać brak możliwości nagrywania materiału wideo w rozdzielczości 4K oraz w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Tyle minusów, natomiast jeżeli chodzi o plusy, bo tych jest zdecydowanie więcej, to ja wspomniałem wam na jest to chyba najlepszy telefon obecnie do 1000 zł. Tak więc mamy na pokładzie rewelacyjny, w tym przedziale cenowym, wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Mamy bardzo oszczędny i wydajny procesor Snapdragon 680, głośniki stereo, co się bardzo rzadko zdarza w tej półce cenowej. Oczywiście komunikacja czyli Wi-Fi dwuzakresowe w paśmie 2.4 jak też 5 GHz mamy NFC do płatności zbliżeniowych oczywiście też GPS no i telefon wyposażony jest też w świetną baterię o pojemności aż 5000 mAh która pozwala na 2 a nawet 3 dni pracy tego telefonu z szybkim 33 w ładowaniem ładowarka już jest w zestawie tak więc no wydaje mi się że Jeden naprawdę z ciekawszych telefonów. Gniazdo też niehybrydowe, jeżeli chodzi o karty tylko pełne. Dwie karty SIM plus karty microSD, rozszerzenie pamięci aż do 1TB. Mamy też tą wodoodporność klasa IP53 na zaklapania. Tak więc chyba wszystko czego byśmy oczekiwali od tego telefonu. Teraz na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć o cenach tego telefonu, ponieważ ta wersja, którą sobie dzisiaj testowaliśmy, czyli wersja 4GB i 120GB pamięci RAM, kosztuje w polskich sklepach 1100 zł. Natomiast teraz zobaczcie tutaj w sklepie Bangut. Zobaczcie, mamy tutaj cenę 897 zł na chwilę obecną i jest to cena za tą wersję 4GB i 128GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo mam dla Was kod rabatowy, który jeszcze tą cenę Wam obniży. Co prawda, musimy zapłacić za przesyłkę tutaj za jakieś 17 zł, natomiast nadal cena tego telefonu wynosi poniżej 900 zł, gdzie w polskim sklepie musimy zapłacić tutaj 1100 zł, czyli no myślę, że zdecydowanie warto. Jedynym minusem zakupów w sklepie Banggood, jeżeli chodzi o ten telefon, to jest jego dostępność. On jak widzicie jest dostępny z magazynów w Chinach, co powoduje, że czas oczekiwania na tą przesyłkę to jest około 3 tygodnie, więc jeżeli Wam się nie spieszy i chcecie nieco zaoszczędzić, no to myślę, że warto. Tym bardziej, że zauważcie, jeżeli chodzi o zakupy w sklepie Banggood, to w cenie telefonu mamy już opłacone Cło oraz wszystkie podatki VAT. Czyli nic dodatkowo nie będziecie musieli dopłacać. Nie ma też problemów, jeżeli chodzi o gwarancję w tym sklepie. Problemem, oczywiście, jest tylko czas rozpatrzenia tej gwarancji, ponieważ musimy odesłać ten telefon na koszt sklepu do Chin znowu. Więc ten czas rozpatrzenia gwarancji to jest znowu około 3 do 4 tygodni. Więc jeżeli ten czas Wam nie przeszkadza, no to myślę, że zdecydowanie warto zaoszczędzić tutaj, jak widzicie, ponad 200 zł. I zakupić telefon właśnie w tym sklepie. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle z mojej strony. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście, jak zwykle, proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.